kamień, papier, nożyce. Andy, te nożyczki były jednak za tępe na mumpsa. Kto ma zaczynać? No dobra, już nie będę chamski, niech Andy zaczyna. Uwaga, 45 sekund na temat średniowieczne wierzenia w bitwie o jutro, w finale bitwy o jutro, Andy! Yo, sprawdź ziomek te wersy, sprawdź konteksty, bo dla mnie tutaj ziomek jest za bardzo średniowieczny, czyli ziomek nie na czasie, o to chodzi, chłopie, sprawdź to, jestem czasowstrzymywaczem, tak to zrobię. Ludziom tutaj daję tą rozrywkę, oni się uśmiechają, wolą to niż kurna piłkę, piłkarzyki, tak to właśnie zrobię, bo oni wierzą we mnie, wierzą, że ja mogę. Że mogę tutaj pocisnąć, że mogę pokazać też prawdę, naprawdę, ziomek, kurna, to ja tutaj jadę freestylem, ziomek, sprawdź te wersy, kurna, sąsiedzi mówią, kurna, przecież to gębę, yo. Przecież gębę, no to ziomek, tak to zrobię, nie będę się wydzierał, ale i tak pojadę po tobie, yo, pojadę po tobie, ziom, jak rycerz na koniu, ja jednę cię mieczem i kurna, spadniesz z tronu, ty będziesz chłopie tym błaznem, ja kurna będę patrzył na ciebie i będę klaskał, będę się śmiał i będę pokazywał palcem, bo tak to jest, ziomek, kurna, tutaj ziomek, ciebie czasne. Dzięki, jestem jak tu pieprzony ibisz, kurde. Dobra. O, mums, bardzo fajny temat mi się dla ciebie wylosował. Bystry jak blondynka. Okej. Okay. Teraz wchodzę i mówię, co przyniesie nam ślina. Kurwa, mam przed sobą chujowego blondynka. Ej, jestem zajebisty. A on na pewno, kurwa, tutaj nie jest bystry, ej. I jeszcze raz tutaj dupy dałeś. Wcale tak szybko, kurwa, teraz nie jechałeś, ej. I jeszcze raz mówię, ojejku, jechałeś co najwyżej, kurwa, prędkością. Dzięku, ej, i jeszcze raz sprawdź to, powiem to nie trudno, bo kurwa mówię tutaj bastro, bystro, szybko, napierdalam stale, napierdalam kurwa jakąś prawymianę, ej, i jeszcze raz sprawdź, dobra, fajnie, napierdalam tutaj jeszcze raz, tu centralnie, ej, dobra, sprawdź to właśnie to ratuj, bo kurwa masz emigratów, ej, przed sobą, napierdalam z głową, nie wiem o co chodzi, ale napierdalam z tobą, ej, i jeszcze raz sprawdź, Andy, wiadomo kto tu wygrał, bo kurwa mumsy są lepsi, ej, dobra, tutaj bez przejść, bo kurwa rozpierdalam cię na kawałków pięć, ej, dobra, mówię pomału, ale kurwa z ciebie, nie wiem, jakiś mały falus, ej. Dobra, Andy, bez tematu, 30 sekund pierwsze wejście, dawaj. Okej, okej. Yo, ziom, sprawdź to. Do tego bitu też da się jechać, pokażę wam to. Okej. Mówiłeś, że jesteś zajebisty, kurwa, co to za samokrytyka, nie ma to co umieć, kurna, za pewnego siebie przeciwnika i to jest tak, że o mnie doceniasz mnie, tak to zrobię, bo kurna, na takiego typa to ja mogę pstryknąć ciebie jak pstryskiem w nosek, yo. I teraz tak to ziomek, teraz tutaj tak nawinę, bo kurna, beat Mario Brosa, kurna, dodaje mi energii, tak to rozwinę. Rozwinę ciebie i ja pokonam jak tego smoka, bo to jest tak, ziomek, kurna, jestem jak ciebie, dla ciebie jak ziarnko piasku, do które wpadło ci do oka. I teraz tak to ziomek zrobię, kurna, tak to wszystkim udowodnię, że kurna nieważne jaki jest bit, tylko ważne jak się jedzie po przeciwniku. Proste. Dzięki, Andy. Mumps, 30 sekund dla ciebie. Dawaj. Chyba szuka kartki. Szuka kartki. To nie było kurwa, oszustwo. To ty masz samokrytykę, kurwa, jak staniesz przed lustro. Ej, dobra, ej, dobra, ej. Ej, dobra. I jeszcze raz, dobra, sprawdź, to właśnie to, to jest ząb za ząb albo oko na oko. Ej, napierdalam tutaj, to jest właśnie to, to jak Mario napierdalam tutaj tą grą, ej. I jeszcze raz to właśnie wiem, bo ty kurwa napierdalasz tam RPG, ej. Teraz właśnie strzelam. Mam kurwa tego malutkiego przed sobą piksela. To jest właśnie freestyle. To jest kurwa taki niby przeciwnik. Napierdalam tutaj ten Trylic, napierdalam, co już, kurwa, znik, ej, dobra, sprawdź właśnie to, napierdalam, mam, kurwa, ten flow, ej, i jeszcze raz sprawdź, to właśnie powiem to, bo, kurwa, wydłub te oko. Dobra, Andy, dawaj, 30 sekund dla ciebie, ostatnie wejście, Andy'ego w tym finale. Bo to jest tak, bracie, kurna, nie myślałem o drugim wejściu, bo myślałem, że spierdali się w swoim pierwszym wejściu. To jest tak, ziom, kurna, myślałem, że się poddasz, nie odezwiesz, ale niestety, kurna, jesteś słabym wzięciem. To jest tak, ziom, kurna, robisz za psa ogrodnika, kurna, nie dasz drugiemu wejść, no to chłopie, przeklinasz, tutaj kwiatki wyrywasz i myślisz, że mi je dasz, ale to jest stary, chamska rozgrywka, tak to ziomek zrobię, tak cię wyrwę. To jest tak, kurna, rzucę w ciebie gruszki ogryzkiem i to jest tak, ziom, kurna, masz sobie robaczka, który ciebie zżera.
środka, podoba ci padaczka, walisz konia, nawet smok tu powiedział, kurna, i to jest tak, jakby ktoś nie dowierzał. Dzięki, Andy. Dobra, mumf mówi, że mu trochę net muli, no ale ma jeszcze 30 sekund. Dawaj, mumf. Bez tematu. Ej, pierw wchodzę, to są te nawyki, to kurwa Andy miał turwa przerywniki, ej. Obcaj żoma, nie słucham się, kurwa, bo nie stawiasz mikrofona. Ej, ej, dobra, dupy dałeś, ale nie wiem, o tym nawijałeś. Dobra, sprawdzaj to, to jest właśnie te flow i to jest obcaj, ej, yo. I jeszcze raz sprawdź tutaj właśnie to, co do konia, to kurwa ty w domu tylko punch horse, ej. I jeszcze raz, dobra, ziomal, to ty kurwa zapisałeś się na cesarz konia, ej. Ej, dobra, dobra, to właśnie rzucę, bo kurwa lubisz tę zotubę. I jeszcze raz to powiem, ziomek, to ty kurwa na zotubę grasz główną rolę. A, dzięki wam, chłopaki. Walka godna finału, bitwo jutro. Publika teraz, głosujcie. Kto waszym zdaniem wygra? Głosem publiczności. W stosunku 4 do 3. Finał ten wygrywa. Głosem publiczności tylko. Andy. Teraz Placo, dawaj swój głos na kanał. No a Marek, wypowiedz. Kanał Placo napisał, że Andy wygrywa. Przez całą walkę dla mnie było bardzo wyrównane starcie. Ostatnie wejście bez tematu było dla mnie kluczowe, żeby podjąć tą decyzję. Publiczność głosowała na Andy'ego, a ja głosuję na Mumsa. No przekornie, kurde. Dobra. No zawsze to wygrywka, zawsze wygrywka. Pato napisał 45 z tematem. No jeśli tak mówicie, no dobra. Czyli tak. 45 sekund z tematem. I teraz tak. Andy zaczynał, czyli teraz zaczyna dogrywkę Mumps. Mumps, losuję dla ciebie już w tej chwili temat. Temat dla ciebie czysta kartka. Zrozumiałeś? Okej, nawijam tu tak od rana. U Andy'ego na pewno jest kurwa spisana, ej. Jeszcze raz to są te pozery, na pewno kurwa jest wielka taka A4, ej. I jeszcze raz tutaj łapiesz jajki, najpierw musisz wyrwać kurwa kartkę z drukarki, ej. I jeszcze raz tu zarzucę tą ciszę, kurwa, otóż się z tym długopisem, ej. Ej, dobra, ja z tym pozerem, jutro kurwa będzie pisał z komputerem, ej. I jeszcze raz tu zarzucę, kurwa, będzie już teraz pisał na klawiaturze, ej. I jeszcze raz, dobra, tak strzelam, bo myśli, kurwa, że on ma tam Big Ladera, ej, dobra, teraz właśnie tutaj tak strzelę, myśli, że go, kurwa, widzę przez kamerę, ej. Ej, dobra, widać, że jechałeś słabo i to nie było, kurwa, stary klawo, ej. I jeszcze raz, ej, jeszcze raz, dobra, teraz siema, weź się pod uwagę, że jechałem na temat. No, dzięki, Mums. Andy, szykuj się, bo już klikam w temator. Syntezator mowy. W twoim głosie było Mums, słychać agresję. Ej, ludzie, powiedzcie mi, dlaczego Mums wybiera na jury presję? Ale dobra, spoko, ziomek. Tak to teraz rozpierdolę, bo każdy wie, że ma zjebany głos i mówię przez Iwonę, przez Iwonę. Tak, robisz tu przeróbkę, kurna. Punchline'y kopiujesz i kurna dajesz nam tutaj nabita i każdy to wszyscy słuchamy. Syntezator mowy, tak, wiemy, że go masz. Dobra, spoko, lecimy z tym dalej. Tutaj na tym temacie, jak Iwona, chłopie, teraz tak to rozpierdolę, yo. Nie mówisz eści, tak to ziomek zrobię. Nie mówisz eści, a kurna mi się zaciskają pięści. Pięści, by zajebać takiego gnoja, bo taki Mums kurna robi tutaj zwisa jak winogrona. Tak to ziomek zrobię. Teraz tak pojadę, bo kurna jesteś typem, który ma przejebane. Ma przejebane, bo teraz kurna agresja na pierwszym planie i teraz tak kurna twoja mowa to jest kurna, tak to ziomek zrobię. Do polską mowę bezczyścisz. Tak to ci powiem. Dobra, dzięki panowie za dogryweczkę. Poczekajcie chwilę. Póki jeszcze Placo się nie wypowiedział, nie? To ja rezygnuję ze swojego głosu i niech Placo ma decydujący głos, nie? Dla mnie to na remis. Okej, dobra, Placo, ty jeszcze nie głosuj chwilę. Ja poczekam teraz, aż zagłosuje publika. Więc publika, dawać swoje głosy na faworyta waszego, dawajcie. Głosem publiczności wygrywa Mumps. Dobra, Marek, z tego co zrozumiałem, wstrzymuje się od głosu. Czyli decydujący głos ma Placo. Przypominam, publika głosowała na Mumsa. Wypowiem się za Placa. Jego zdaniem wygrywa tą walkę Mumps.